Hejka moje kochane pankejki, z tej strony Rasha, witam przeserdecznie na kolejnym filmiku na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejna środa, a co za tym idzie kolejna środowa aktualizacja. Powiem wam, że tak długiej środowej aktualizacji dawno nie widziałam. I właśnie dlatego postanowiłam, aby tą właśnie środową aktualizację podzielić na kilka części. W skrócie wam teraz powiem wszystko, co będzie we wszystkich częściach tej aktualizacji ogromnej. A następnie wam przeczytam to, co dzisiaj będziemy omawiać. Tak więc, aktualizacja wyszła 5 października. Tak więc, dostaliśmy jakieś poboczne zadanko, prawdopodobnie z tego, co już tam się troszeczkę doczytałam. To będzie to po prostu jakiś prawdopodobnie nowy wyścig z bobcatami, bądź coś w tym stylu. Dodane są również nowe kantarki. Prawdopodobnie tak obstawiam, że pewnie tylko i wyłącznie dla koni generacji trzeciej, czyli na przykład dla konia, na którym aktualnie siedzę, pewnie nie będzie żadnych kantarów. Jeszcze do tego zostały dodane nowe zadanka fabularne, kolejne dokończenie ich tak naprawdę. Jakieś tam wzmianki, w sumie to informacje o tej aktualizacji postaci gracza, o tych testach beta. Oraz mamy magiczny koniec, on mnie najbardziej, szczerze mówiąc, interesuje nawet oprócz zadanek fabularnych. Mimo że te konie już były chyba rok temu, ja je widziałam, jednakże wtedy nie miałam star końców, aby je sobie kupić, jednakże w tym roku na pewno je kupię. Ale te konie na pewno będą w innej części środowej aktualizacji, ponieważ aktualnie moje konto ma 527 star końców. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam i że was nie wprowadziłam w błąd. A te konie kosztują 950 star końców, więc jest to troszeczkę, sporo nie ukrywając, jest to prawie 1000, a jeszcze przez tą inflację koszt star końców podrożał, tak więc teraz na pewno trudniej będzie mi po prostu załapać się, że tak powiem, na jakiegoś fajnego konia w stajni, jednakże zawsze chciałam mieć tego konia, a będę miała w tym roku taką możliwość. Jednakże myślę, że troszeczkę powiem teraz o tych starkońcach, o tej inflacji, że myślę, że po prostu w aktualnych czasach lepiej jest kupić sobie starkońce podczas gdy są podwójne, ponieważ się zaoszczędzi sporo kasiurki. Ale ja sobie to szerokim łukiem pomijam i dzisiaj zajmiemy się tymi zadankami pobocznymi. Jest dość późno, specjalnie weszłam do gry tak później, bo jest aktualnie godzina 19:06, ponieważ obstawiam, że będzie dużo osób podczas tej środowej aktualizacji. No i wiadomo, przez to, że jest tak dużo osób, plus do tego jeszcze mam włączoną aplikację do nagrywania właśnie, co zmniejsza jakby ilość FPS-ów, czyli wydajność gry, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu łatwiej mi będzie nagrać to później. Tak więc pamiętajcie, słuchajcie, że środowe aktualizacje u mnie będą się rzadko pojawiać w czwartek, ale najczęściej będą one albo, znaczy w środę, albo będą najczęściej w czwartek, bądź w piątek. Nie wiem, kiedy to jeszcze wrzucę, ale prawdopodobnie w czwartek bądź piątek. Tak więc naprawdę docencie to, bo lepiej mi jest wejść do gry później, bądź po prostu następnego dnia, bo wiadomo, w środę zawsze są tłoki i pełne serwery. Tak więc do treningu gotowi start! W tym tygodniu bobcaty będą ciężko trenować, pojawią się nowe kantary, a my będziemy kontynuować kąski fabularne. I najbardziej, co nas teraz aktualnie interesuje, to jest trenuj z bobcatami. Bobcaty przygotowują się na nadchodzącą wystawę koni. Stacy ma sporo pracy, dając lekcje jazdy innym bobcatom, jednak Loretta wydaje się niezadowolona. Może uda ci się jej pomóc? I teraz taka informacja, musisz zdobyć poziom 12, ukończyć tor Stacy do skoków przez przeszkody i porozmawiać z Lorettą po jej przyjęciu dla tam. Myślę, że dzisiaj się tym zajmiemy, natomiast
jutro, tak, jutro bądź jeszcze dzisiaj nie dokładnie nagram fabułę, no i będą jeszcze te nowe konie, ale to w późniejszym czasie, jak będę mieć Starcoinsy. No i w następnym tygodniu na całym Jorwiku niespodziewanie pojawią się portale, co oznacza, że najstraszniejsza pora roku już prawie się rozpoczęła, tak, czyli Halloween, moja ulubiona pora roku tak naprawdę. Po prostu ja uwielbiam Halloween, tak więc Halloweenowe SSO to jest coś naprawdę, naprawdę, naprawdę dla mnie. No i sklep z bonusami, który jest dostępny tylko dla osób StyRider, którzy wykupili właśnie tą opłatę jednorazową za konto StyRider. Nie wiem w aktualnej, w jakiej kwocie jest aktualnie, ale wiem, że przed inflacją taki StyRider w jednorazowej opłacie kosztował 120 zł. Nie wiem ile teraz, zaraz Wam powiem, ale tylko w tym sklepie z bonusami jest kokardka do zestawu. Tak. No i słuchajcie, jak kosztował StyRider 120 zł, to teraz kosztuje 149 zł. Bez, 350 zł bez grosza. Tak więc zaczynajmy, bo jak zwykle przedłużam. No dobrze, tak więc ja jestem w mojej stajni. Tutaj mam moje wszystkie ukochane konisie. No i sobie już wychodzimy. Chciałabym to zrobić szybko, ponieważ wstęp był dość długi, więc jeśli nawet te zadanka będą krótkie, no to po prostu i tak czy siak, nie będę robić innych, no bo dużo mi to zajęło. Dobrze, no to teraz tak. Trening bobcatów. To jest Stan i Wymulan. Tak więc myślę, że sobie pojedziemy przyczepką, aby było szybciej. Skóry, przepraszam, ale chyba troszeczkę złą cenę podam mojej aktualnej wartości, że tak powiem, Starcoinsów. No wybaczcie. Pozwólcie tylko, że ja sobie ściszę. No i możemy jechać już. Tutaj będzie pewnie tłok. Tłok będzie? Będzie czy nie będzie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest na wstępie Mulland? U Konrada? Gdzie to jest? Tutaj, okej. Tego miejsca się naprawdę nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie gdzieś tam przy tych wyścigach, ale jak widzicie, o tej godzinie, w czwartek, bo to nagrywam w czwartek, nie ma żadnych osób, więc to się bardziej opłaca. Tan, co nam powiesz? Cześć Burszat, dobrze Cię widzieć. Minęło trochę czasu, odkąd rozmawiałyśmy o czymś innym niż mój stary wyścig Murland. Ha, czy jesteś tu, by odwiedzić obóz szkoleniowy bobcatów? No jasne. Zbliżają się naprawdę bardzo ważne zawody, dlatego jesteśmy tu w Murland na kilka dni wyjątkowo intensywnego treningu. Musimy mieć pewność, że bobkaty są w szczytowej formie. Oczywiście zawsze jesteśmy najlepiej przygotowani, ale praktyka czyni mistrza, a my zawsze dążymy do perfekcji. Zakładam, że jesteś tu, by dołączyć do naszych treningów. No zgadza się, wspaniale, tego właśnie się po tobie spodziewałam. W końcu jesteś honorowym bobcatem. Jestem tu, by sprawdzić jakość trasy i upewnić się, że jest odpowiednia dla takiej liczby koni. Ta droga jest dość dobra, twarda, ale nie za bardzo, więc nie zostanie uszkodzona przez nadmierne użytkowanie, a jednocześnie będzie odpowiednia dla szkieletu wierzchowców. Właściwie to tak się zastanawiałam. Musiałam szybko ściszyć, bo mój mikrofon mógłby tego nie wytrzymać. Co to było? Czy to pterodaktyl? Gorzej. Wzdycha. To Loretta. Nie chcę się do niej zbliżać, gdy wydaje... Co? Nie chcę się do niej zbliżać, gdy wydaje takie dźwięki, ale mam nadzieję, że nikomu nie zrobi krzywdy? Od kiedy Loretta takie krzyki w ogóle wydaje, takie dźwięki? Bursza, czy nie odważysz się, to znaczy, czy nie pójdziesz zobaczyć, co tam się dzieje? No jasne, oczywiście, ja zawsze idę. Chciałabym tylko, słuchajcie, dodać, że jeśli na przykład planujecie sobie zrobić takie zadanka, a na przykład powiedzmy, że nie lubicie na przykład czytać, a wolicie słuchać, no to z chęcią zapraszam jeszcze bardziej do oglądania moich filmików, bo możecie po prostu grać sobie w SSO, słuchając mnie, tak? No dobrze, ale gdzie to jest? Czy Loretta będzie w tym miejscu, gdzie zawsze jest? Zobaczmy. Tak.
Och, po prostu świetnie. Ty też tu jesteś? Okej, bardzo miło, naprawdę. Bursza, idź sobie. Proszę, idź sobie, Bursza. Ojem. Mam tu wystarczająco dużo roboty i bez ciebie. Loleta. Ja zawsze mówiłam na nią Roleta, więc powiedzmy Roleta. Nic ci nie jest, ten dźwięk był jakby nie z tego świata. Nic mi nie jest. Dobra, w porządku. Do zobaczenia, frajerzy. Chodź, Bartok, jedźmy na plażę. O rany, dzisiaj zachowuje się jak diwa, jeszcze bardziej niż zwykle i ten wrzask. Spodziewałam się, że zaraz z wody przy plaży wynurzy się Godzilla. Może jednak powinniśmy się jej przyjrzeć? Możesz się tym zająć? Naprawdę chcę się upewnić, że nic jej nie jest, ale właśnie zaczyna się moja lekcja jazdy. No dobrze, niech będzie to jak muszę. Wow! Ona na pewno nie wie, że my tutaj jesteśmy, nie? Nawet sobie z nią zdjęcie mogę cyknąć. Ona na pewno nie wie, że my tutaj jesteśmy. Powiem, słuchajcie, tak. Nie wiem dlaczego, ale jak możecie teraz widzieć, nie widać mojej myszki. Nie wiem, co się stało. No i przypadkowo przeklikałam. Przepraszam naprawdę, ale no naprawdę ja nie widzę, gdzie ona jest. No nie ma jej. Zniknęła mi myszka. I ja naprawdę nie wiem, gdzie ona jest i nie wiem, co się stało, jaki bug. No ale po prostu wyloguję się z gry i wejdę znowu. Mam nadzieję, że to pomoże, bo nawet jak chcę tutaj wyjść, to o, widzicie? Widać jakby to, ale nie widać mojej myszki. Dobra, wychodzę i widzę się z wami za chwilę.